Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, część trzecia. Strasznie dużo się dzieje. Katastrofa Zachodu w Afganistanie, przerwanie polskiej granicy, czy próby przerwania polskiej granicy przez służby białoruskie, litewskiej, łotewskiej. Kampus, w którym posłowie Platformy zapowiadają zemstę na kościele, likwidację szpitali, no i tam różne horrendalne wydarzenia się dzieją. A to wszystko komentują media społecznościowe w sposób bardzo aktywny, więc jest z nami Mirona Hołda, administratorka Albikli. Witam serdecznie pani Mirono. Od czego zaczynamy? Dzień dobry drodzy Albiklanie, dzień dobry widzowie, dzień dobry panie redaktorze. No chcemy przekazać państwu, jak miło jest od rana u nas na Albikli. Pani Ewa Glapiak śle nam życzenia i od razu trzeba powiedzieć, że pomimo tej pogody dzień staje się piękniejszy. Pani, my też pani Ewo życzymy tutaj miłej niedzieli, oczywiście z Albiklakom i Republiką. Ale także nam miło poinformować, że jest z nami 76 tysięcy użytkowników i też z tej okazji były posty, a to życzenia, a także grafiki. Za to serdecznie dziękujemy państwu, a także za to, że jesteście z nami. Przybywa nas, przybywa i to bardzo dobrze. Tak, a ci, którzy nas teraz oglądają, a jeszcze nie są na Albikli, no to serdecznie zapraszam, bo to jest nasz polski portal. Rejestrujcie się, nie czekajcie, tylko rejestrujcie się do nas. A przejdziemy szybko tutaj do wypowiedzi pana Władysława Frasyniuka w TVN-ie, w TVN24 dokładnie. Przed wypowiedzią tutaj są jeszcze... Nasi użytkownicy zrobili takie zestawienie dwóch artykułów dotyczących uchodźców z Afganistanu z Gazety Wyborczej. Jedna z 17 sierpnia, druga z 18 sierpnia. Jednego dnia to Łukaszenka wykorzystuje migrantów, a drugiego dnia to Polska jest zła, bo ich nie wpuszcza. Tu takie zestawienie przez jedną z użytkowniczek wrzucone. Po komentarze to już zapraszam na Albikle. A sama wypowiedź, szanowni państwo, pana Frasyniuka z 22 sierpnia jest uważana na Albikli za skandaliczną. W rozmowie z dziennikarzem w TVN24 nazwał polskich żołnierzy strzegących granicy z Białorusią fatachą psów oraz śmieciami. No wiemy, że pan Frasyniuk używał innych też jeszcze niecenzuralnych słów na antyrządowych manifestacjach, ale ta wypowiedź i brak reakcji ze strony prowadzącego rozmowę dziennikarza wywoła olbrzymią, trwającą, no tak szczerze powiedziawszy, to do dzisiaj dyskusję na Albikli. Widzimy także planszę, za chwilę tu będziemy widzieć planszę bardzo aktywnego posła Kazimierza Smolińskiego u nas na Albikli z postami, że gdy jeszcze tutaj jeszcze drugiego użytkownika posty, że gdy ze znanej telewizji bluzga się na Wojsko Polskie i Straż Graniczną, no jest to po prostu nie do pomyślenia. Tu też widzieliśmy z Gazety Wyborczej, że bronili wypowiedź pana Frasyniuka, ale w większości postowano, na czym polega tutaj praca Straży Granicznej, że Polska zaoferowała też pomoc humanitarną, że uchodźcy nie są na ziemi niczyjej, tylko mają białoruskie wizy. Wrzucali posty też o tym, że pan Frasyniuk już jest wytłumaczony właśnie przez tą Gazetę Wyborczą, ale również to, że powinien właśnie odpowiedzieć za te słowa. Natomiast tu jeszcze widzimy memy, troszeczkę było śmiesznie, chociaż uważam, że ta sytuacja no była dosyć skandaliczna. Do obrony wypowiedzi Frasyniuka dołączyli się były prezydent Polski. O, tutaj widzimy też dziennikarkę, która broniła tutaj stację TVN, że nie powinni w ogóle przepraszać. A tu do obrony wypowiedzi Frasyniuka dołączyli się byli prezydent Polski, Lech Wałęsa, Jerzy Owsiak, Robert Biedroń. No i skoro, szanowni państwo, jest taka obrona, no to są kolejne zachowania, tak? Podobne zachowania. Pan Piotr Maślak porównał Straż Graniczną do SS, ale uczelnia, na której wykłada, tłumaczy, że no, są to emocje. Także mamy wpis i tłumaczenie europosła Lewandowskiego. Też poszedł ślady Frasyniuka, mówił o hańbieniu polskiego munduru.
też pani poseł z Lewicy, Anna Maria Żółkowska, domagała się ujawnienia danych żołnierzy. Nie wiem po co, bo później też mówiła, że nie zamierza ich wrzucać imion i nazwisk żołnierzy do sieci. Następnie na łamach Gazety Wyborczej ukazał się też tekst Bartosza Kramka, który nawoływał do protestu, obalmy zasięgi na granicy i żeby no tutaj bronić tej granicy, gdzie po stronie białoruskiej koczują imigranci z Bliskiego Wschodu. No jest tutaj w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. No i Albiklanie, też jest ich odzew. Tutaj użyli hashtagów murem za mundurem. No i chcecie dołączyć, jeśli chcecie dołączyć do tej akcji, no to my tutaj z tego miejsca wraz z redaktorem zapraszamy na Albikle. Dołączcie do tej akcji murem za mundurem. Serdecznie zapraszam do rejestracji na Albikle. No i teraz wydarzenia, szanowni państwo, o których była mowa w poprzednich częściach, to spektakl w wykonaniu części opozycji, mediów oraz tak zwanych celebrytów. Po raz kolejny ukazał się post tutaj z narracją Gazety Wyborczej. A jeśli chodzi o opozycję, to zaczęło się od posłów Jońskiego i Szczerby. Wyruszyli na pomoc z dwoma pudełkami, jak to piszą użytkownicy, że najprawdopodobniej tam była pizza. Zostało nam 15 sekund, także już do kropki, pani Mirono. No tak, no tutaj ogólnie jest konkurs ogłoszony też na Albikli. Kto z tych państwa tutaj z opozycji powinien wygrać na jeden wielki cyrk. Na jeden wielki cyrk prowadzony. No i wygrywa tutaj pan poseł Sterczewski. Mnóstwo postów, mnóstwo filmików, memów z panem posłem. On wygrywa, no ale też piszą tutaj państwo, że taki cyrk jest bardzo niebezpieczny, bo to jest udział ewidentnie w wojnie tutaj Łukaszenki. I po więcej zapraszam po programie. No niestety nie zdążyliśmy, więc zapraszam. W kampusie Polska jeszcze możemy porozmawiać po programie. Tak, zapraszamy. A ja proponuję, żeby portal Albikla ufundował dzban na nagrodę dzbana roku dla tego, kto najbardziej wygłupił się na granicy polsko-białoruskiej. Mamy tu swoich kandydatów. Może niech głosują nasi albiklanci. Zobaczymy, kto wygra. Pani Mirono, ja od siebie ten dzban ufunduję. Proszę ogłosić ten konkurs, kto wygra na dzbana roku. Bardzo dziękuję. Mirona Hołda była moim państwa gościem, a już za chwilę program Anny Marii Szczepaniak, czyli jak być trochę zdrowszym w warunkach epidemii i nie tylko. Dziękuję bardzo.